troszkę ich tam się złaziło. Kurde, jak leje deszcz cały czas. Okropnie. Okropeńkę. Dobra. Zbieramy kamienie. Ile zombiaków się tam dobija. No, trzeba by je wybić. Chociaż część. Jeszcze Zołza gdzieś po szpitalu chodzi. To już w ogóle. Przerąbane. Halo typie, dogadamy się jakoś w kwestii zabicia cię? Uhu. No, 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 no. Bez podjazdów poproszę. Na spokojnie. Clean fight, kurde. No zgiń! Jaki koleś, nie no, przerąbani są. Te zombie jest po prostu porąbane. Nie, bez strzału to ja tutaj nic nie zrobię, nie. Mogę sobie z nimi walczyć ile chcę, będę jej tłuk po głowach. Ale te wielkie zombiaki są nie do starcia, nie. Więc ja się zawijam stąd. Czym prędzej. Niech oni sobie tam robią młyn, jak lubią. Ja sobie to najwyżej później odbuduję. Herbaty mam ze sobą? A. Przyda mi się. Dobra. I idziemy. Kurde, noga złamana, przemoczony. Wszystko niedobrze. Bardzo słabo. To jest martwe ciało kobiety, która umarła w tym szpitalu i szuka lekarzy, którzy zawinili przy operacji. Co? Dobra. Dobra historia. No nieźle. Nieźle, nieźle. Z tego słabo kamienie lecą. Z tego lepiej lecą. I ten typek dalej za mną lezie, nie? You are freezing. Aha, fajnie. Dostał tego. Dostał sraczki koleś. Nie wiem, czy jest zimna, czy co. No, pewnie jest zimna. Fajnie. Fajnie. Super. Na pewno dojdę do domu w takim stanie. Przemroziłem typa. Zachorował. No. Rival wysyła do Nate'a. Dzięki, Rival. Do it! Make your dreams come true! No nie. Siman Poplaga, pozdrawiam ciebie. Cały czat Rajk Yoshiego i wierzę, że przetrwasz jak najdłużej. Ha, dzięki. Też pozdrawiam Rival. Hardkorowo, no. Nie, no bez jaj. Teraz to mam przerąbane. Nie mam jedzenia. Rozchorowałem się. Mam złamaną nogę. O, już noga jest okej, okay. No dobra. Chociaż tyle. Tak nie mogę biegać, bo jest chory. Nieciekawy. Nieciekawy, powiem krótko. Dawaj do tego domu. A tam jeszcze jest ta Zołza, którą muszę ominąć. Już w ogóle przerąbane. Ja mam to zrobić w takim stanie? Chowam się. Nop, nop. Nie jest dobrze. A muszę ją stłuc wreszcie. Będzie mi tak chodzić, przyzywać zombiaki. Zamknij się. Jest tutaj. A to jest zwykła. Ryj tam. Zresztą ona mnie jeszcze nie widzi nawet. Pewnie jest nade mną. Boję się troszeczkę, jej. Wcale jej nie lubię. Pij herbatkę. Wszystko będzie dobrze.
Zamknij się. Nie patrzę nawet na ciebie. Zamknij. Ryj, powiedziałem. Wow. Pokacki, dzięki za donate. Eko, pozdrawiam. I ciebie plaga. Jak możesz, to nagraj Scrap Mechanic. No teraz nie zrobię skrapa. Dzięki za donate'a, wariat. Muszę stłuc tą zołzę. Mi się wprowadziła, ja jej nie chciałem tutaj wcale. Nikt cię tu nie zapraszał. Ale dostałaś groma, co? Nauczysz się teraz, Moresu. O nie, nie nauczy się, bo mi stamina spada, bo jestem chory. Nie patrzę na ciebie. No i co, cwaniaro? Chcesz znowu po gębie dostać? Ona jest okropna, no. Czemu ja z nią muszę walczyć? Chodź do mnie. Chodź, wyrwiesz zaraz ten beret głupi. O nie, wskoczyła. Ja nie wiedziałem, że ty skaczesz. O, zabiłem ją. Uhuhuhu. Coś mówiłaś? Coś krzyczałaś? O, jedzenie mi przyniosłaś. Dzięki, wredna Zouzo. Dzięki. Nie spodziewałem się. Ona mi po prostu jedzenie przyniosła. Patrzcie. Bardzo dobrze. Ale miła osóbka. Oj, jak ja ją źle oceniłem. Potnę cię na kawałki, ty ścierwo. Mamy z głowy nieproszonego współlokatora. Problem rozwiązał się sam. Prawie się sam rozwiązał problem. Redna Zouza. Na, na, na. A ja lubię moją mamę. Na, 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 na. Siubi, dubi, dubi, du. Szurururururu. Czemu nie mogę kukować tego? Czy mam Animal Fata? Czy będzie kiedyś The Escapist? Kiedyś był. W zasadzie był kiedyś. Dobra, musimy to zabudować. Musimy to zabudować. Nie jest dobrze. Mam kamienie? Nie mam kamieni. No, przynajmniej się pozbyłem tej lokatorki wrednej. Muszę kamienie zdobyć. No ale dopóki jest tak mokro, jak trwa ta ulewa, to nic się nie zrobi. No nic. Co ja mogę zrobić? Zaraz jest mokry, zaraz jest chory, przerąbany. Odpalę ognisko. Trochę się rozgrzeje. Chociaż tyle. Może mi się poprawi. Nie wiem, dlaczego tego nie mogę ugotować. Mam jeden. I czemu nie mogę tego ugotować? A, bo tu nie ma cooking pota. Cooking pota potrzebuję. Dzięki za info, oczywiście. Można czytać czaty, a można samemu dojść do wniosku. Pewnie, że tak. Więcej cooking potów? Więcej nie potrzebuję. Mogę wziąć witaminy, co? Witaminy! Pyk, już nie jestem chory. Zdrowy jak ryc, kurde. Proszę bardzo, cooking poty. Pyk. Robimy kolejną. Ognisko wyłączone, to nie działa. Ale nie zgadłeś, że Pola Gaminga chciałeś tak zabłysnąć wiedzą, a tu taka lipa? Chodziło o cooking pota. Ekspercie ty, od 7 boleści ty. Candle. No. Siódmy dzień, wiem. Tej nocy będzie przemiał zdrowy. Czyli mam przerąbane, bo musiał być akurat deszcz. Przestań padać, kurde. Wybijam szyby. Z złości. Przestań lać już, a już nie leje tak bardzo. Trochę mniej. Ale mimo wszystko jest przerąbane nadal. Dobra, coś tutaj będę widział przynajmniej. Wodę z kibla piłem? Co ty gadasz? Zostawię pułapki. Tak zrobię. Co tam się drze?
Który tam się drze? Co to za młyn? Proszę stąd wyjść. Nie przyjmuję dzisiaj, doktor. Proszę stąd pójść. Halo. Pan jest chyba pijany. No. Wyjazd. Halo. Proszę pana. Proszę pana, to nie są żarty. Zaraz dzwonię po policję. Proszę stąd iść. Halo. Są kamery, wszystko się nagrywa. Proszę się uspokoić. O nie! O nie! Dwaj! Dwójka! Skacz! Skacz! Wow! Ale jestem MLG. Bing! I co wy na to, co? Bijcie się, ta! Bijcie się o mięso! Skąd się ta druga tutaj wzięła, no? No i spoko. Upadła ci trochę kamera. Nic mi nie opadło, typie. Proszę mi nie oszukiwać, nie kłamać. Skąd oni się tu wzięli? To jest jeszcze więcej ich pewnie. Co ja mam przerąbane? Tak, bijmy się ten tutaj. Świetne miejsce do bicia. Dawaj, mi się podoba. Wow! Chodź tędy, tu. E. O. Chodź, tu była fajna miejscowa. O, bije ściany, bo myśli, że jestem za ścianą. Ale mądrala. O, poszedł po rozum do głowy. No i ty pusty łbie. Dawaj tędy, chodź. E. No nie dał się nabrać tym razem. Ej, no gdzie tak szarżujesz? Halo, kolego. Nie jest dobrze. Gdzie ta druga? Tam jest dopiero. Okej. Przerąbane, nie? Przerąbane mam. Gin już. O, zginęła. Pistolet mam. Miło, że wpadliście. Fajna z was parka, mam pistolet. Zarażony plaga? Co? Zaraz sobie zrobię antybiotyki. No spadnij już, kurde. Ja z łuku się takich szybko montuję. Bez łuku to jest taka lipa. Ile ty masz zamiar jeszcze żyć? Nie mogę się ruszyć praktycznie. No ta, zepsuło mi się. Cały klub mi się zepsuł, a ty panie zabiłem, nie? No zgin już, kurde, chopi, przecież to... Nie no, porąbany jest ten koleś. Wreszcie. Co masz dla mnie? Jedzenie, dzięki. Masakra, nie? Czy to nie jest masakra jakaś? O, mogę sobie planty popodnosić. A, tu jej trup został. Zapomniałe. Sorry, zapomniałe. Ale faza. Nieźle, nie? Jak tam stoję z jedzeniem? Średnio. No i fajnie, jestem żywy. Troszeczkę pada, ale nie ma takiej ulewy jak wcześniej. Że jest spoko. Generalnie jest w porządku. Tu. Ja bym zbudował jakąś tą drewnianą coś. Wood frame. O, to bym zbudował. Tak dużo ich. No może nie tyle, ale tak ze 20. Craft. Masz wirusa. Spoko, zaraz się go pozbędę. Mam niezbędne rzeczy. Zrobię antybiotyki. Hop. Pa. Pa, mam to. Gdzie mam zepsuty chleb? Zepsuty chleb. Moldy bread. I water. Pa.
Pa, co się dzieje, pa. Multibredy 4. Okej. To się wymyka spod kontroli. No dobra, tak szybko się nie wyleczę, jak myślałem, że się wyleczę. Ale w porządku. Nie ma się co przejmować. Dobra, tu muszę sobie zrobić coś a la schronienie. Bardzo mi potrzebne w tej chwili. Bardzo mega super jest potrzebne. Patrzcie, patrzcie, jak powstaje architektura. Pyk. Teraz będę miał dach. Czemu się palę? O, wszedłem w ognisko. Sorry, ziomeczku. Nie zauważyłem. Wypadki chodzą po ludziach. Patrzcie. Pyk. Nie zły jestem w te całe Dead by Daylight. Wiem. Na parterze masz w plecaku amunicję. Poważnie? Jak wy pamiętacie takie rzeczy? Amunicję mówisz, że mam gdzieś tam. Ja poszukam tej amunicji, nie? Szkoda by jej było nie wsiąść. Zepsuło mi się. Nie moja wina, że się też padał i przeciążyło, no. Wina deszczu. Gdzie mam tą amunicję na parterze? Bo ktoś kłamał. Jaki fail, muszę iść po więcej drewna i zbudować od nowa. Bardzo mi przykro, że tak się stało. Tym razem zbuduję to dobrze. Dobrze budowałem. Tylko materiał słaby, drewno kiepskie. Teraz wezmę lepsze drewno. No. Kto by się mógł spodziewać, że to się tak skończy? Ja się nie spodziewałem, że to się może tak skończyć. Po prostu. Myślałem, że drewno to drewno, a tu wychodzi na to, że są lepsze kategorie drewna i gorsze. To było gorsze. To wadliwy produkt po prostu. Się rozsypało, mimo tego, że wszystko miało dobrze zbudowane, zaprojektowane, to się zepsuło, bo drewno było wadliwe. Co ja poradzę, no? Co mi wypadło? Co to jest? Electronic Parts. Aha. To nie potrzebujecie. Ciebie też nie. Ciebie tym bardziej. No. Zdarza się tak czasami, no. Tym razem wezmę lepsze drewno. Buduję to porządne. To nie Minecraft. Co ty nie powiesz? Trzeba podstawy pod to. Co ty nie powiesz? Były dwie kolumny. Zabrakło trzeciej. Będzie dobrze. Uda się. Wszystko
wszystko będzie w porządku. Proszę się nie wygłupiać. To nie jest temat do żartów. Są ważne rzeczy, poważnych ludzi, poważne tematy dotyczą. Wy się tutaj wyśmiewacie. Nie ma się z czego śmiać. Nie ma nic do śmiania się. Śmiacie się, nie ma nic. Mining skill, kurna, level 9. Ogarniacie? Jestem ekspertem w waleniu kilofem. No, nic do śmiacia się nie ma. Zobaczycie, jak skończę budować, to wam kopary opadną. Takie będzie ładne. Takie będzie ładne wszystko. Wszystko idealnie to będzie zbudowane. No. Wezmę porządne drewno teraz. Będzie dobrze. O! Psułe. O! Nie, ten szpital jest zbudowany z drewna, wychodzi na to. Nie z betonu wcale. Zewnętrzne ściany są tylko betonowe. A, super. A te kolumny? Też z drewna. Świetnie. Quality building, kurde. Quality building! Z drewna. W sumie ja też swoje z drewna buduję. Ale tylko po to buduję, że mi deszcz na łeb nie padał. Weź, zabierz te rzeczy, co to jest za gruz? Gruz z drewna? Co to w ogóle ma być? Kto to tu postawił? Tu jakie wielkie gruzy z drewna. Kto tu pomyślał o takich rzeczach? Do moich czasów takich rzeczy nie było. Kurde. Kurde mol. Człowiek się stara, tu proszę, takie złośliwości. Właśnie, się objawiają. No nie, już przestało padać. Nie no, w sumie jeszcze trochę kropi. Quality building, patrzcie. Spodziewaliście się tego? Też tak uważam. Że to bardzo niespodziewany rezultat. A kto by pomyślał, że to pójdzie tak łatwo mi? GG. Czekam na gratulacje. Nieskromnie. Bardzo dobrze wyszło. Bardzo udany projekt, patrzcie. Skille rosną. 18. A ja muszę jeszcze zbudować tyle różnych rzeczy do nocy, bo przyjdzie horda zombie. Będą mi próbowali zabić. To jest dobry powód, żeby coś zbudować jednak. Wiecie co? Ja zablokuję ten szyb. Mam wrażenie, że tędy zombiaki trochę wchodzą. Nara. Poza tym mam pistolet, więc lepiej, żeby nie podchodziły. Bo dostaną po uszach. O, świnia! Chodź tu! No gdzie mi oknem uciekasz? Wracaj! Locho ty! O, zabić świnie! Wlazła do szpitala. Złe osiedle, skurczybyk. Wrong neighborhood. Wracaj. Ile można przeżyć strzał z siekiery? Nie, ja się zmęczę, nie dogonię jej. Czemu ta gra jest taka dziwna, że lepiej się bije drewnianym niż metalowym?
Uciekłam. That fail. That fail. Taka zdrowa locha. Miałbym tyle schabowego z tego. Nie musiała zwiać. Bądź przeklęta. Mogę użyć zwykłej siekiery. Tej kamiennej, a nie metalowej. Metalowe są do bani. Bez kitu. Też nie smutek. No cóż. Chyba nie. To jest siódmy. A jest szósty dzień dopiero, nie siódmy. A no tak, ja mam chyba jeszcze jeden dzień na przygotowanie. Siódmego dnia o północy, a nie szóstego o północy, prawda? Tak było? Halo czaty, szósty dzień północ czy siódmy dzień północ? Chyba było siódmego dnia o północy było wtedy atakowane, prawda? Prawda? Do pistoletu dodaj latarkę. Szkoda latarki. Szóstego w nocy? Siódmego w nocy, nie? Mi się wydaje, że siódmego w nocy. Siódmy dzień północ. No dokładnie, nie szóstego o północy. Tylko siódmego wieczorem. Czyli jeszcze ten i ten dzień, jeszcze jeden dzień. Prawda? O, zepsuła się siekiera, się zepsuła się. Tak. Mamy rację wszyscy. Nieźle. Znamy się na tym. Dużo tego drewna już mam? Tak. 1500. Wystarczy. Na dziś wieczór. Budujemy dom. Budujemy dom. Pam, 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 pam. O, AK-47 Schematics? Dziękuję. Dziękuję. Mam schematy do AK-47. Co? Co ona tu robi znowu? Widzieliście ją? Ty zdzirze, ty. A ci dam. Wypierdzielaj stąd. Nie zakumplujemy się. Wyjazd. Halo. Nie przyjmuj... Nie... Do dziecięcego. Chlas. Zły oddział. Wypierdzielaj, powiedziałem. Teraz się już nie będziemy bawić. No. Że mi to był ostatni raz. Bo następny razem psami poszczuję. Zołza. Wredna. Tfu! Plułem sobie mikrofon. Niepotrzebnie. Co, następna tam jakaś urna? No. Zasztyletowałem gnidę. Więcej nie przyjdzie. Kurde. Należało jej się, nie? Wrong neighborhood. Kurde. Cwaniara. Cwaniara była taka. Cwaniara. Nie ze mną takie numery. Wijasz. A to są cobblestone'owe, prawda? Tak, cobblestone frame. To fajnie. Dużo mam cobblestone'ów? Sam raz. Aha, tego tak prędko nie rozwalą. O ty! O ty! O nie! Już przylazły.
Wyjazd stąd. No. Mi to był ostatni raz. Zniszcz schody. Nie ma opcji, one są z betonu. Źle mają HP? 2000. Nie opłaca mi się w ogóle tego ruszać nawet. Koniec żartów. Jak to mówią. Tu będzie taki ciasny przesmyk, łatwiej się będzie je zabijać. Dlaczego Paweł hoduje świnki? Bo są różowe. Ha, 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 nieśmieszne. Dzięki za donate. Siomeczku. No, no chodź. Hona solo. Nie wie co zrobić nawet. Pogubił się totalnie, mówi. Gdzie on jest? Nie mogę go znaleźć, nie mogę go namierzyć. No biegaj, biegaj. No chodź, chodź tu. Nie mam metalu, żeby to ponaprawiać. Wypierdzielaj. Wypierdzielaj, powiedziałem. 2500 nie są takie słabe te drzwi, to nie ma czym ich naprawiać. No i jedzie następny. Stąd sobie wezmę złomu trochę. No, zapraszam. Co tam się odbywa? Widzisz, kolego? Wjeżdżasz tutaj na mur? Boją się. Boją się. No i gdzie? Ej, tu jestem. Tu jestem. Halo. Halo. Nie, no dobra. Olać typa. Nie jest w stanie tu wejść. Pozablokowywałem im to wszystko i nie wiedzą, co mają robić. Nie ma szans. Patrzcie, zgubiłem go. Zgubiłem go! Nie chcę siedzą w tej wentylacji. Co mnie to? Byleby tu nie przyszło. Nikt się was nie boi. Już. Co my tutaj mamy? Strasznie dużo rzeczy różnych. Przydałoby się trochę drewna. Nie mam drewna, mam drewno. Przydałaby się skrzynka. Cyryety. No to nie. To storage. Storage. Takie? Nie. Takie. O. Plaga. Jak jest ta horda, to wtedy jest czerwony księżyc, czy nie? Bo nie pamiętam. Jak będzie horda, to pokażesz, jak biegną na szpital po leki. Pokażę wam, jak biegną, ale wydaje mi się, że jest coś z tym księżycem wtedy. Tak, że to jest Red Moon. A teraz tutaj nie widzę żadnego Super Elo Pro księżyca. Chyba jest spoko. Dobra. Może tutaj będę wrzucał rzeczy niepotrzebne, a tam wezmę takie bardziej potrzebniejsze. I tyle. Bo widzę, że tu straszny syf się zaczyna robić. Chociaż tu już wszystko, kurde, jest.
Dobra, pyk, 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 pyk. Jednego medkita muszę mieć przy sobie. Fibersy to może nie. Dobra, bo mi bije drzwi, kurde. Gdzie się tu dorwał? Proszę stąd iść. Proszę się wycofać. Kasi nie ma w domu. Ty chcesz drzwi rozwalić? Patrz, ile tu jest HP. Całą noc byś to tłukł. Wstawaj. Nara, co przyniosłeś? No, widzicie? Tak się załatwia. Plaga infekcja. Spoko luz, nie przejmujcie się. Czemu ammo schowałeś? Schowałem ammo? O jajku. Niecący. To mi się przyda. Dobra. Okej. Okay. Tutaj schronienie myślę, że jest całkiem nieźle zrobione. Ostatni donate dziś plagił się kaktus trzeci. Dzięki za donation. To trzeba ogarnąć też tutaj. Tu. Myślę, że bez problemu powinniśmy przeżyć. Coś dostałem tam fajnego. Skill pointsy i w ogóle. Tu sobie mogę stać. Jest spoko i luźno. Tak myślę. Co my tutaj mamy? Noc się powoli kończy. Powolutku. Noc, co ja mówię, w sumie jest dopiero pierwsza. Więc troszkę jeszcze czasu nam zejdzie. Ja sobie w tym czasie ogarnę coś. I za chwilę będziemy grali. No i jestem. Undetected. Myślę, że nas nie znajdą. Myślę, że nas nie znajdą. Że nie ma takiej opcji nawet. Nie ma nawet takiej opcji. Kurde, ale powoli się robi późno, nie? Też tak uważacie, że się powoli późno robi? Właśnie. No. Powoli chyba będziemy się skręcać, nie? Plagiuszu, pamiętasz czasy Robocrafta? Czy uważasz, że dodali za dużo nowości do gry? Nie wiem, co dodali, bo już nie gram w tą grę od dawna i pamiętam, kiedy grałem, pamiętam, jak kiedyś grałem, już nie gram, znudziła mi się ta gra, może nie znudziła, ale te zmiany, które wprowadzili, sprawiły, że przestało mi się chcieć grać w tą grę, może tak, może bardziej w tą stronę. Plaga na górze, postaw dwie świeczki, no to jest pomysł jakiś, żeby świeczki tutaj zrobić.
Tylko muszę te talałki dorwać. Candle. Zrobię ich więcej, na pewno, dużo więcej. Nie tylko dwa. Rozstawię wszystkie, jakie mam, tak żeby mieć tutaj jak najwidniej. Bo one w niczym mi nie przeszkadzają, więc wiecie. Niech sobie leżą, a ja będę miał troszkę widno, nie? Wiem, że jest całkiem wcześnie. Znaczy, nie jest aż tak bardzo późno, jakby mogło być. Może tak. No ale z drugiej strony już trochę siedzimy, no nie? Jeżeli chodzi o czas spędzony na streamie, no to troszeczkę już tutaj jesteśmy, nie? Jakby nie patrzeć. Nawet całkiem długo. Don't let your dreams be dreams. Kaktus trzeci, żartowałem, ale ten śmieszek aż śmiechłem. Nie, dobry jesteś wariat, śmieszek. Wiecie, jak będę miał podczas ataku widno, to będzie bardzo dobrze. Im więcej tych świeczek, tym mniejsza szansa na to, że mi gdzieś je rozwalą po drodze. Więc dobrze by było to tak konkretnie oświetlić, nie? O, na przykład tu, żebym wiedział, jak będą wbiegać, to będę je wszystkie dobrze widział. I będzie luz, jeżeli chodzi o walkę. No i na dole też się więcej przyda, bo tam jest tak sobie, bym powiedział. Jeżeli chodzi o widoczność, to jest tak średniawo. Teraz jest troszeczkę lepiej. Ale to jeszcze nie jest to. Tam z tyłu by się też przydały jakieś. O, gdzieś tutaj. Pyk. To sobie zostawię, bo tu się będzie respiło coś. Mam kilka pułapek, tylko tak nie bardzo wiem, gdzie jeszcze chcę rozstawić. W zasadzie. Dobrze by było jakoś tak randomowo bardzo, no nie? Tak, żebym sam później w nie nie wchodził, bo to jest ważne. Bym sam w nie nie wchodził. Może tędy, one będą biegły najkrótszą drogą, a ja mogę iść dookoła zawsze, nie? Mogę przechodzić sobie tędy, a tutaj mogą być pułapki. Bo one pewnie będą biegły, o, tak i tam, nie? Że już będą biegły, a ja mogę sobie przebiec tędy. I to mnie będzie jakoś tam ratować przed tym, nie? Kiedy przyjdą? No przyjdą dopiero właśnie za cały jeden dzień, czyli jeszcze troszeczkę, no nie? Tak jak się umówiliśmy, raczej tak jak ustaliliśmy, dopiero 7 dnia w nocy przychodzą, a nie 7 dnia rano. One przyjdą o północy 7 dnia. Tak to wygląda. W sumie to by się przydało z tych... A, zresztą niech zostaną drewniane. Będzie okej. Okay. Będzie okej. Okay. Czy będę robić częściej streamy z 7 Days to Die? Myślę, że tak. Plaga, idź i walcz i pozdrów. Opowiedz kawał. No nie pójdę nigdzie, bo jest noc, jest przerąbane. Pewnie pójdę i zginę, nie? Ale pozdrawiam cię oczywiście, kaktusie. Jeszcze mam dwie świeczki. W sumie tam na dole jeszcze można coś pobajerować. Jeszcze nie wiem gdzie. Tutaj to już jest dużo, nie? Tu jest całkiem sporo. Może dam jedną tu, a drugą tu. I luz. I mam całą salę oświetloną. No. Pamiętaj o swoim wirusie. Pamiętam, to 7 dni trwa, więc to nie jest tak, że ja zaraz zginę. Nie martwcie się. Ogarniemy to. Ogarniemy. Przepraszam. Czemu jak nakliknę na wasze niki, mogę was subskrybować? Nie wiem. Rozwal tą lampę z dworu, bo jest z metalu, więc będzie skrap. No w zasadzie ze wszystkiego będzie skrap, co bym tu chciał rozwalać dookoła, no nie? Dużo skrapu można zeskrapować. No. Więc wiedz. Luz blues. Dobra. Słuchajcie, będę się zbierał. Bo ja też już jestem powoli troszeczkę zmęczony. Też mam jeszcze jeden temat do ogarnięcia, ale miło się grało. W sumie to graliśmy ile? 5 godzin.
od 17 do 22. Jest bardzo dużo. 16:45 zaczęliśmy, jakoś tak, nie? Tu 5 godzin streama, to całkiem dużo streama jest. Więc było bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo spoko. Jeszcze sobie wrócimy do tego save'a w 7 Days to Die. Ale jeszcze nie wiem kiedy, nie? Nie wiem jeszcze kiedy. I następny live sobie zaczniemy od 7 nocy. 7 nocy, tak? Tak, 7 nocy. Będzie spoko. No, będzie spoko.